Ej, cześć, witajcie was w kolejnym unboxingu. Unboxingów nie było przez jakieś 2 miesiące. Ostatni raz był Fallouta Anthology na moim kanale. Miał być jeszcze Just Cause 3, ale były małe problemy i nie ma teraz tego unboxingu. Może się kiedyś jeszcze pojawi, ale dzisiaj mamy unboxing gry Uncharted The Nathan Drake Collection Special Edition. Posłuchajcie, jest to tylko gra na PlayStation. Jest to zbiór pierwszej, drugiej, trzeciej części Uncharted. Razem jest to remaster na PlayStation 4, żeby osoby, które mają tylko PlayStation 4 i nie grały jeszcze, nie miały PlayStation 3 i nie grały jeszcze w ogóle w żadne Uncharted, to żeby mogły sobie tą historię jakoś zagrać i potem w czwórkę zagrać, kiedy wyjdzie. Więc robili takie coś i posłuchajcie. Poszliśmy dzisiaj do media. Dzisiaj w ogóle mamy jakoś w pół do pierwszej w nocy. Poszliśmy dzisiaj do media, ja z moim kolegą. I co się okazało? Patrzymy, nie ma już tej edycji. Patrzę za pudełkami z tym. Ktoś schował jeszcze jedną edycję, ale był tak głupi, że ja ją znalazłem, więc jej nie dostał. Więc tak to wygląda z przodu. Jest to fajne, takie, nie wiem, takie matowe trochę opakowanie. Więc tak to wygląda z przodu. Tak wygląda z boku. Uncharted The Nathan Drake Collection, Special Edition typowe. Z tyłu jest pokazane, że tu jest właśnie jeden mężczyzna, jedna legenda. Jaki jest zbiór, jakich części, jakie rzeczy są w środku, jakie screenshoty z gry, co wykorzystuje gra, no i to się otwiera jako książeczkę taką. Więc u mnie kolega teraz jest, nocuje. Więc pierwszą rzecz, jaką mamy, jest Steelbook z Nathanem Drake'iem. Tutaj jest, że się dostaje dostęp do bety, która już była, czyli tak nie zagram w betę. Więc tak to wygląda. Czekajcie, wyjmę to z folii w ogóle. Poczekajcie. Mega. Pasmo. Wolę tu sztyp skleić. Okej, więc. O kurwa. Twice sześć sticka. No hein. What the fuck? Jeszcze jeden. Steelbook. Das sticker. Das ist wohl. Kein Code oder so. Das ist so, das war so Beta, das war so Beta. So Vorspiel kannst du spielen, Multiplayer von Uncharted 4. Und das war im Dezember, also. Ich habe das nicht gespielt. Und das kriegst du Code und so. Wegen, vielleicht kommt noch eine Beta, aber so ein bisschen spät. Also im März kommt die vierte, ne, am Ende von Jahr. Okay, więc to wygląda tak. Z przodu mamy fajnego Nathana Drake'a. Tak to wygląda. Z boku jest to napisane Sic Parvis Magna. Nie wiem czemu, nie jest to napisane Uncharted, tylko jest Sic Parvis Magna. Pieprzyć to. Jest to takim fajnie to srebrnie zrobione. I z tyłu mamy mapę, gdzie jest znowu napisane Sic Parvis Magna. Mein Gott. W środku mamy. Kurwa. O! Mamy grę. Więc płytkę. I mamy tak o. Mamy naklejki. Fajnie się stickers. Naklejki. Że wychodzi Uncharted 4 w 2016. Okej, okay, nie ma żadnego kodu, nic, więc. Papierek. I tu typowo jest instrukcja. Więc włóżmy to. O, czekajcie, czekajcie. Tu jest fajnie, tu jest Nathan Drake pokazany, jak to chyba była trzecia część, coś takiego pokazane, coś takiego, nie pamiętam. Więc jakby coś się na ekranie działo w komputerze, to jak coś tu siedzi kolega mój, więc tak. Więc odłóżmy sobie i mamy jeszcze oczywiście artbook The Art of the Uncharted Trilogy. Ja sobie kupiłem tą grę głównie dlatego, że grałem w demo, żeby sprawdzić, jaka jest gra i się spodobało mi w ogóle. W ogóle zawsze chciałem zagrać sobie w Uncharted, więc tak to wygląda z przodu. Tak to wygląda z boku. I tak to wygląda z tyłu. Więc mamy tu typowo arty.
inna główienka, fajne arty nawet. Więc ile to ma stron? Nie ma, kurwa. Nice. Więc tak to wygląda. Tak wygląda ta edycja. Tak wiem, dzisiaj tak nagrywam na spontanie to, bo to jest teraz noc w ogóle i nie miałem miejsca jak to nagrać, więc tak to by było na taki unboxing. Myślę, że będę grał może, jeżeli chcecie, żebym wam zrobił let's play z tego. Napiszcie mi was, fajne pono, jeżeli chcecie, dajcie mi 40 lajków i zacznę serię z tego. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie. Lajkujcie, subskrybujcie. Dzisiaj był ze mną Ryszard. A to jest zagnę. No, bez dycham. Więc tak. Pa, pa. Miłej nocy. Życzę miłego dnia. Pa.